Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o lekach homeopatycznych. Ze względu na pochodzenie możemy je podzielić na leki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mineralnego. Ze względu na skład możemy je podzielić na leki pojedyncze bądź też złożone. W naszej praktyce wykorzystujemy zarówno złożone, jak i pojedyncze leki. Jeżeli chodzi o leki złożone, często używamy w praktyce Traumel. Jest to lek, który wykorzystujemy w stanach nagłych, ostrych, na przykład skręceniach, stłuczeniach, obrzękach, złamaniach. Wówczas on się najlepiej sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o drugi preparat, jest to Zel. I ten preparat stosujemy w stanach przewlekłych, na przykład zwyrodnienia stawu biodrowego, zwyrodnienia stawu łokciowego, zespołów neurologicznych takich jak zespół piersiowo-lędźwiowy czy lędźwiowo-krzyżowy. W następnym poście opowiem o następnych lekach złożonych, które wykorzystujemy również w naszej praktyce.